jak cicho tu, jak ciemno. Choć wciąż echo brzmi jednej z burz. Nie wiesz co, nie wiesz kto zaczął to, ale jedno już wiesz na pewno. Bolesnych zbyt wiele padło słów. Świat zostaw tyle, jeśli ona wszystkim jest, co dziś masz. Zostaw świat, nim się przekonasz, że bez niej nic nie jest wart. Świat zostaw za sobą, dumę schowaj, biegnij za nią co tchu. Nie chciałem, żeby było za późno po prostu. Jak masz na imię? Martyna. Ja czuję, że masz bardzo duży potencjał, ale chciałbym, będę cię namawiał do tego, żebyś troszeczkę z repertuarem zluźniła, wyluzowała. Nie wiem, jak to jeszcze powiedzieć. Troszeczkę, może popracujemy nad repertuarem. Myślę, że nie będę żałował, że przycisnąłem ten przycisk. Mam nadzieję, że ty również, nie? Oczywiście. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Andrzej ci załatwi lepsze piosenki. Ja miałam déjà vu. I do tego jeszcze wszystkiego było to bardzo schizofreniczne doznanie, bo ona siedziała tutaj, a ja słyszałam ją tam. Oj. I... No. A usta się nie poruszały. I wiesz co, i na pewno Kaja dostrzega różnicę, ja nie dostrzegłam różnicy. I wydaje mi się, że dlatego nie nacisnęłam, bo to było za podobne. No to ja to odbieram jako komplement w takim razie. Bo... No bardzo dobrze. Ja przepraszam, moja uwaga była skupiona właśnie na Kaję. Na nią patrzyłem, ona się biła z myślami, ona wie, ja się pociłem. Masakra, nie? Widać, że miała straszne dylematy, prawda? Ja tego dylematu nie miałem, dlatego nie przycisnąłem, ale ty może powiedz. Słuchaj, no może będziesz miał dylemat, jak twój numer ktoś tutaj przyjdzie zaśpiewać. To się nie wydarzy! Na co oczywiście będziemy czekać? Czekajcie, a znajdziecie, czy jakoś tak to było. Ja jestem bardzo związana emocjonalnie już od samego początku z ludźmi, którzy mają tyle odwagi, żeby się zmierzyć z moimi piosenkami i z moją obecnością tutaj. Ale masz bardzo fajną barwę. Bardzo się cieszę, że Andrzej przycisnął ten przycisk. Naprawdę bardzo się cieszę, bo to znaczy, że będziesz z nami dalej i będę miała szansę usłyszeć ciebie w innych piosenkach, dzięki Andrzejowi, lepszych. Martyna, witaj w zespole. Juhu, witam. Przycisnął, no, bo trzymał do końca mnie pewno chciał. No byłam pewna, że już nikt nie przycisnie tego cholernego guzika, ale fajnie, super. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków Vaio.